Witam serdecznie. Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Dying Light 2, Stay Human i Bloody Ties. Cześć. Widzisz ten budynek? W środku jest ukryty właz do tuneli pod głównym kompleksem. Ukryty? Po mojej ostatniej walce wymknąłem się nim na zewnątrz. Wtedy mało kto o nim wiedział. To co tu robią strażnicy? O, byłoby ich więcej, gdyby wiedzieli. Albo w ogóle zasypaliby wejście. No, chyba że do czegoś im służy. Nie mamy wyjścia. To jedyny sposób, żeby wejść do Ciro. Idź pierwszy. Jakby co, będę cię osłaniał. Tylko po cichu. Jeśli się zorientują, wezwą posiłki. Nie wierzę. Po cichu. Coś to było? Pieniążki? Nie ma mnie. Nie zgłoszę wyjściu nowych zleceń. Okej. Dobra, dobra. Ogar? Właściwie skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo, ale... Wczołgałem się pod furgon, którym wożą zawodników. Sprytne i niebezpieczne. Też chcesz być sprytny? To nie daj się złapać i tyle nie gadaj. Kto mnie znowu widzi? Kto tu mnie znowu widzi? Tutaj i tam. Trzeba to zgłosić. Nie tak to chciałam. O jak? Kogo my tu mamy? Przestańcie wbijać bąki i pomóżcie mi. Szybko, szybko, szybko. I w dół, w dół. Wreszcie cię mamy. Chodź. Coś tu się, ty biedny draniu. Obróć się. Możesz się obrócić? Bo z przodu to cię nie wyeliminuje. Szybciutko. I w dół. Okej. Chyba się udało. Tam... Nie. Nie widzę nikogo. Ktoś jest, idzie. Przysięgam, że coś widziałem. Mogłam tam tego też machnąć. Za jednym razem. No dobra. Może się nie zobaczą. Spadam stąd.
Teraz to nie... A, dobra, to widzę. Nie bardzo wiem. Tędy to chyba nie przejdę. Szybko, szybko. Dobra. Nic mi nie umknie. Jestem jak jastrząb. Nie wiem, czy mogę tak iść, ale okej. Coś tam było, ale nie będę ryzykować. Nie, tu widzą mnie chyba, nie. Tam ktoś jest. Oj. To jest zdecydowanie nieprofesjonalne. Szybko, szybko! Uciekamy, uciekamy. Gdzie mamy iść? O, chyba tu. Ops. Czy ktoś to widział? Wow. Mogę być zauważona, czy nie? Zauważony mogę być. Czy ktoś sobie robi jaja? Oj. Co to kurwa było? No ale jak mam zejść? Po cichu. Ryzyk fizyk. O, tam coś jest. Oj, poznaj Astrid. Ciekawe. Kładka magazynu. Tak? Znalazłem plakat. Astrid była sławna, tak? Bardzo, przynajmniej jak na Villador. Prowadziła jeden z najpopularniejszych programów politycznych w Europie. Była bezkompromisową dziennikarką. Ludzie ją uwielbiali. No, aż przestali. Pewnie trzeba tędy przejść i tam. Tylko boję się. Nie chcę, żeby się zresetowała misja. Znalazłem włas. Nie ma szans, żeby o nim nie wiedzieli. Co ty kurwa robisz? Aha. Ci na zewnątrz zaraz się zorientują, że jednego nie ma. Dobra. Zajmę się tym i ukryję ciało. Idź, zanim ktoś nas zobaczy. Dobra. Oj. Ja tu... Znalazłeś go? Ciszej! To nie jest więzienie, a magazyn zarażonych. Cholera! Nie wiedziałem. Dasz radę się przekraść. Pracuję nad tym. Oj. Nie mam iść. A wyżej, dobra. Bo ja tak w sumie przed siebie idę. I już. Ojej.
Spokojnie, spokojnie. O, nie spadnij. Okej. Dobra. Uff. Na razie idzie. Do przodu. Udało się. Widzę kraty. To tutaj trzymają więźniów. Chiro? Mówisz coś? Tu nikogo nie ma. Nie mogę wzdychać. Nie mogę! Z gwiazdą. Tutaj ktoś jest. Chiro! Znasz Chiro? Chiro? Jaki Chiro? Aiden! Aiden, to ja! Roy! Spotkaliśmy się w szczelnicy! Już zaraz. Czy tu coś do zebrania? Chyba nie. Ale idzie się zgubić. Ile mam? Mało. Gdzie to jest? Dyrdym-dym. Dobra, tak na wypadek. Zaszalejmy. Dobra. O, wiesz, gdzie jest Chiro? Pomóż mi! Chiro... Nie wiem! Zabrali go na arenę i pewnie nakarmią nim zarażonych. Kurwa! Którędy? Tam! Tym korytarzem! Nie zostawiaj mnie tu! Ojej. Szybko, szybko, szybko. Gdzie jeszcze? Nie tutaj. A, dobra. Przenieś. Oj. Wygląda na to, że czapa będzie.
będzie miał jeszcze jedną ofiarę. Wow. Możecie uwierzyć, że Intrus rzuca wyzwanie na temu mistrzowi? Moment. Jaha przejmuje inicjatywę. Ojej. No tylko na mnie. Poczekajcie. Źle to załatwiłam. Mam tu medykamenty, to czemu? Aj, nie widziałam. Wow. Coś mi nie idzie. Ach, jest za sprytny. Nie. Nie, 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 nie. Teraz opowiem ci historię. Była sobie silna kobieta w świecie mężczyzn, którzy myśleli, że nikt poza nimi nie ma prawa być silnym. Walczyła, aby dostać się na szczyt i wygrała. Tylko że na chwilę przed końcem świata. I już wszystko. Podobało ci się? No, powiedzmy. Tak. Mnie nie. Więc ją zmieniłam. Przyszła pandemia, ale to nie był koniec. To był początek. Carnage Hall to moje dziedzictwo. Moje dziecko. Raczej Bankard. Nie. Ojcem jest cała ludzkość. To ja kazałam włączyć światła UV, żeby przerwać walkę. Jak myślisz, dlaczego? Inaczej Czacha by mnie zabił. Właśnie. A to byłaby wielka strata. Publiczność cię uwielbia, a ja od pewnego czasu rozglądam się za nowym czempionem. Czyli chcesz, żebym zabił Czachę? Chcę, żebyś robił to, co wszyscy inni zawodnicy. Piął się w rankingu, a potem się zobaczy. Czyli się dogadaliśmy? Najpierw mi coś wytłumacz. Czego jeszcze nie rozumiesz? A co? Widzisz, Aiden. Aiden? Nie niszczyciel? Daj spokój. To dobre dla idiotów, którzy płacą za wstęp. Owszem, to spektakl, ale potrzebny. Komu? Wszystkim. Ludzie zawsze będą potrzebować dwóch rzeczy. Chleba i igrzysk. Nawet stróżowie to rozumieją. SP wie, co tu się dzieje? Nie, ale wiedzą, że Carnage Hall rozładowuje napięcie, które inaczej znalazłoby inne ujście. Czyli co, robisz to dla idei? Oczywiście, że nie. Po prostu dbam o interes. Dlaczego zarażeni nie ruszali Czachy? No proszę, zauważyłeś. Niesamowite, prawda? Ta, no więc? Może się go boją? Bzdura, powiesz mi czy nie? Może później, jak sobie zasłużysz. Czyli się dogadaliśmy? Tocznie. Tak, ale pod jednym warunkiem. Podoba mi się twoja bezczelność. Słucham. Wypuścisz Chiro. Kogo? Chłopaka, który przeżył tę jatkę. Dlaczego? Kim on dla ciebie jest?
Trzymać się wersji? Mam go gdzieś, ale wisi mi kasa. Nie odzyskam jej, jeśli zeżrą go zarażeni. O, widzę, że mamy podobny system wartości. Twój kumpel jest wolny. Lubisz operę, Aiden? Pewnie nie. A to muzyka mojej duszy. Po latach ludzkość wróciła na rzymskie areny. Kiedy znowu usłyszysz ten utwór, będę czekała na ciebie tutaj, w biurze. Wiesz, że możemy sobie pomóc. A teraz leć do swojego kolegi. Szatan, mistrzu. Wolałam się trzymać jednej wersji. Jeśli Seversowi powiedzieliśmy, że wisi nam pieniądze, to teraz trzymajmy się tego. Nie musi Asyć wszystkiego wiedzieć. Aiden, mów do mnie! Chiro jest cały. Potłuczony, ale żywy. Gdzie? Dopiero mają go wypuścić. Wypuścić? Dogadałem się z Astrid. Cholera. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował. Poradzę sobie. Jak go spotkasz, powiedz, że czekam w ogrodzie. W budynku, w którym się spotkaliśmy. Aiden! Średnio potrafię dziękować, ale... dzięki. Widziałem już pojebane akcje, ale... Czacha... Aiden, byłeś tak blisko. Mogłeś to skończyć. Tak czy siak, już niedługo. Chiro, jak nie było, tak nie ma. Mówią, że Czacha zaczął szkolić zarażonych. Co? Tak słyszałam. Gryzonie się go słuchają. Jak? Nie mam pojęcia. Nie kupuję tego. Obyś miał rację. Może tu jest gdzieś. Na zewnątrz. Halo, halo. Nie, jednak nie. Gladiatorów już nie ma. Musi być jednak tu. Niszczyciel? Przesyłka od Astrid czeka na ciebie w kantynie. Przesyłka? Pewnie chodzi o Chiro. No to okej. A, tutaj jesteś. Chiro! Cześć, Aiden. Głupie pytanie, ale wszystko w porządku? Tak. Jestem... zmęczony, to wszystko. Piwko? Tak. Okej. Lepiej? Nie, ale za parę piw będzie dobrze. Dzięki za pomoc na arenie. Serio, doceniam to. A najważniejsze, że to już koniec. Koniec czego? No, jesteś wolny. Wiem. Astrid awansowała mnie na zawodnika. Co? Wybrała mi zajebiste imię. Kain. Kain! Wiesz, no jak ten gość z Biblii. O czym ty kurwa mówisz? Obiecała mi, że cię wypuści. No i wypuściła. To co tu jeszcze robisz, Chiro? Nie Chiro. Kain. To samo co ty. Chiro, kurwa. Wiesz, przez co twój ojciec i ja musieliśmy przejść, żeby cię stąd... Mój ojciec? Czyli on cię przysłał. Słuchaj, on czeka na ciebie na zewnątrz. Pierdol się, Aiden.
Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie dlatego, że jesteśmy. Niewdzięczny gnojek. Mój ojciec chciał, żebym przegrał. Zrobił wszystko, żeby mi się nie udało. Pierdol się. Ojej. No nie o to mi chodziło. Nie o to. Zajrzymy może jeszcze do swojego pokoiku. Ed, co z Ciro? Przecież mieliście przyjść. A sprawy się skomplikowały. Nie przez radio od cholery tu strażników. Czekam na zewnątrz. Gdzie tu idę? Tak głupie. Okej. A, tutaj. O co chodzi? No i gdzie? A, tutaj, dobra. Już chciałam szukać. Gdzieś indziej. Dobrze. O co jest? Coś nie... Gubię się jak nie wiem teraz. Co się tutaj... dzieje? A, no tak. Pierogi! Gdzie Ciro? Ogar, jest problem. Nadal chcę walczyć. Kurwa, cholerny gówniarz, głupi cholerny gówniarz! Idę tam, idę i urwę mu łeb! Zabiją cię. Mam to gdzieś. Tym nie pomożesz, Ciro. Ja muszę go stąd wyciągnąć. Muszę. Może nie musisz, jeśli sam wyjdzie. Co ty pieprzysz? Jak pokonam Czachę, Ciro chce go dorwać. Jak Czacha umrze, odpuści. Nie no, zajebisty plan. Tylko, że niewykonalny. Nie pokonasz Czachy, Aiden. Masz lepszy pomysł? Dobra. Znajdź moją kwaterę. Trzymałem tam broń turniejową i pancerz. Świetnie, potrzebne mi stare graty. Jeśli chcesz pokonać Czachę, to tak. Tą bronią wygrałem turniej. Ogar, to było lata temu. Przestań pieprzyć i słuchaj. To świetny sprzęt, od lat nieużywany. Zrobiony przez Tatsuo specjalnie dla mnie, a nie jakieś stare graty. No dalej, leć do mojej kwatery. No dobrze, dobrze. Mogę spróbować. No to okej. Przemkniemy się do starego pokoju Ogara. Jeszcze po drodze jakieś tutaj zadanie się nam pojawiło. Chyba ci śpieszno. Dzień dobry, nieznajomy. Doświadczony z ciebie zawodnik, prawda? Czego szukasz na arenie? Sławy? Sławy. Wygrywam, by skandowali moje imię. A jeśli przegrasz? Wykluczone.
Wyszkoliłem wielu niekwestionowanych mistrzów. Droga ku wielkości to długa przeprawa. Pełna triumfów oraz klęsk. Nie inaczej było z obecnym czempionem. To ty uczyłeś Czachę? Raczej tego, kto skrywa twarz za maską. Wskazałem mu kierunek. Naprowadziłem, jak dotrzeć na szczyt i zostać prawdziwym czempionem. Ale on z pomocą umiejętności i wiedzy popełnia bestialstwa. Skąd masz tę maskę? Cóż, stworzyłem ją. Powinna stanowić symbol prawdziwego czempiona. Zamierzałem wręczyć ją Czasze. Obrał jednak błędną drogę i znalazł własną maskę. Ta zaś czeka na prawowitego właściciela. Naucz mnie tego samego, co Czachę. Mógłbym. Ha. Musisz jednak być co najmniej tak utalentowany jak on, by w ogóle rozpocząć trening. A on był moim najzdolniejszym adeptem. Rozumiem, że przeszedłeś próby, które Czacha opanował do perfekcji. Jeszcze nie dowiodłeś, co potrafisz. Jeśli masz nadzieję zmierzyć się z Czachą i wyjść całą, musisz zostać mistrzem wszystkich trzech prób i pobić rekordy Czachy. Dopiero wtedy znajdziesz się na drodze do wielkości i do finału. Co wiesz o Czasze? Szkoliłem go. Był niesamowicie zdolny. Miał wrodzony talent. A potem wyrzekł się tego, czego go nauczyłem. Chodzi więc o zemstę? Nie. Zależy mi na równowadze. Acz zemsta jest dla Czachy jak powietrze. Przez nią nie został prawdziwym czempionem. Dlaczego każesz mi kończyć próby? Muszę się zmierzyć z Czachą. Czy jesteś jednak do tego gotów, synu? Jeśli nie prześcigniesz Czachy w trakcie prób, jak sobie z nim poradzisz twarzą w twarz? Pęd w drodze na szczyt często skutkuje śmiertelnym upadkiem. Zapamiętaj to sobie. Ta... dobra. Okej. Wrócę, gdy ukończę próby. Liczę, że nie będę długo czekać. No, czyli musimy wrócić tutaj później. Czas na reklamy. Widzimy się w kolejnym odcinku, a na razie dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!